Edward Phillips Lovecraft. Opowiadanie pod tytułem Dziwny, wysoki dom wśród mgieł. Rankiem u brzegu strasznych klifów za Kingsport z morza podnosi się poranna mgła. Biała i eteryczna wyłania się z głębi oceanu na spotkanie swych braci, chmur, pełna marzeń o podwodnych pastwiskach i jaskiniach lewiatanów. A później, kiedy letni deszcz bębni o strome poddasza, gdzie zamieszkują poeci, chmury ronią łzy, by ludzie mogli poznać choć plotki na temat prastarych, osobliwych sekretów i cudów, o których nocami jedynie planety opowiadają sobie nawzajem. Kiedy groty trytonów wypełnią się historiami, konchy w starych, zarośniętych wodorostami miastach wygrywają mroczne, dzikie melodie, zasłyszane od starszych istot. Z głębin unosi się ku niebiosom ciężka, nabrzmiała opowieściami mgła, lecz oczy skierowane ku oceanowi postrzegają jedynie bezkresną, mistyczną biel, jakby brzeg klifu był zarazem skrajem samej ziemi, pośród bezmiaru zaś dźwięczą swobodnie posępne dzwonki boi. Na północ od prastarego Kingsport strzelają wysoko ułożone krasowo strome skały, a najbardziej na północ wysunięta turnia odcina się na tle nieba niczym szara, skuta lodem burzowa chmura. Samotny, wyniosły szczyt rysuje się szczególnie wyraźnie pośród bezkresnej przestrzeni. Linia brzegowa bowiem wcina się ostro w miejscu, gdzie potężna Miskatonic, przetoczywszy swe wody wzdłuż Arkham, przynosi na spienionych falach legendy leśnych ostępów i drobne, mało znaczące wspomnienia wzgórz Nowej Anglii. Mieszkańcy Kingsport spoglądają na klif jak inni mieszkańcy portowych miast na gwiazdę polarną. Obserwując go nocami, kiedy zamarły na tle nieba przesłania, bądź ukazuje ich oczom gwiazdozbiory Wielkiej Niedźwiedzicy, Kasiopei i Smoka. Jest dla nich jednym z elementów firmamentu i, o czym nie należy zapominać, bywa, że on również staje się niewidoczny, jak wówczas, gdy gęste opary mgieł przesłaniają gwiazdy bądź słońce. Kochają niektóre z tych klifów, na przykład groteskowy profil nazywany przez nich Ojcem Neptunem, czy krasowe schody zwane Drogą na Grobli. Tych ostatnich wszakże lękają się, ponieważ znajdują się niebezpiecznie blisko nieba. Portugalscy marynarze na sam ich widok żegnają się pobożnie. Starzy Jankesi zaś wierzą, że wspięcie się po nich, naturalnie gdyby było możliwe, równałoby się czemuś znacznie gorszemu od śmierci. Mimo to na szczycie owej strzelistej, stromej skały stoi dom, a wieczorami ludzie widzą światła w maleńkich szybach jego okien. Stary dom był tam od zawsze, a ludzie powiadają, że ten, co tam mieszka, rozmawia z porannymi mgłami podnoszącymi się z otchłani, a gdy brzeg klifu staje się skrajem ziemi i dzwonki boi rozbrzmiewają posępnie wśród eterycznego, bajecznego bezmiaru, postrzega rzeczy, których nikt inny nie widział. Są to jedynie plotki, nikt nigdy bowiem nie odwiedzał tej zakazanej turni, a mieszkańcy Kingsport nie kierują w jej stronę swoich teleskopów. Letnicy przyglądają się jej niekiedy przez szkła lornetek, lecz nigdy nie dostrzegli nic więcej prócz szarego, prastarego dachu, spiczastego i krytego dachówką, którego okapy sięgają niemal szarych fundamentów. Letnicy nie wierzą, że w starym domu od stuleci żyje ten sam gospodarz, lecz nie są w stanie udowodnić swych herezji żadnemu prawdziwemu mieszkańcowi Kingsport.
Nawet przerażający staruch, który rozmawia z wahadełkami zawieszonymi w butelkach, zakupowanie rzeczy płaci starym hiszpańskim złotem, a przed swoim przedpotopowym domem przy Water Street przechowuje osobliwą kolekcję kamiennych idoli, twierdzi, że w dziwnym, wysokim domu wśród mgieł nic się nie zmieniło, odkąd jego dziad był jeszcze małym chłopcem. A musiało to być całe wieki temu, kiedy Bletcher lub Shirley lub Pownall albo Bernard był gubernatorem prowincji Massachusetts Bay. Któregoś lata do Kingsport zawitał filozof. Nazywał się Thomas Olney i podjął pracę nauczyciela w koledżu przy zatoce Narragansett. Przybył wraz z grubą żoną i dokazującymi dziećmi, a jego oczy były zmęczone oglądaniem od lat tych samych rzeczy i snuciem wciąż tych samych, zdyscyplinowanych, rzeczowych myśli. Spojrzał na mgły otulające ojca Neptuna i postanowił wkroczyć do ich białego świata tajemnic po stromych stopniach drogi na grobli. Dzień po dniu, leżąc na skraju klifu, spoglądał poza skraj świata w głąb oceanu, wsłuchując się w brzmienie widmowych dzwonów i dzikie wrzaski jakichś ptaków, być może mew. A potem, kiedy mgła podnosiła się ku niebu i morze stawało się prozaiczne i nudne, schodził do miasta, gdzie krążył w górę i w dół, wąskimi alejkami na wzgórzu, i chłonął wzrokiem chwiejące się szaleńczo topole, czy ozdobione niezwykłymi kolumnami wejścia do domów, będących schronieniem tylu pokoleń tych twardych, dzielnych ludzi morza. Rozmawiał nawet z przerażającym staruchem, który nie przepadał za obcymi i został zaproszony do jego archaicznego domu, gdzie niskie sklepienia i przeżarta przez korniki boazeria rozbrzmiewają w najczarniejsze noce echem posępnych, niepokojących monologów. Oczywiście było nieuniknione, że Olney dostrzeże w końcu szary, nieodwiedzany dom na granicy nieba, na szczycie tej najbardziej wysuniętej ku północy turni, stanowiącej jedność z oparami mgieł i firmamentem. Przerażający staruch podzielił się opowieścią, którą usłyszał od swojego ojca, o błyskawicy, która wystrzeliła pewnej nocy z owego posępnego domu ku wyższym warstwom atmosfery. Granny Orne zaś, której niewielki dom o dwuspadzistym dachu stojący przy Sheep Street pokryty jest niemal w całości mchem i winoroślą, wychrypiała, że jej babka dowiedziała się od kogoś o kształtach, które wypływają ze wschodnich mgieł i wnikają przez pojedyncze, wąskie drzwi do wnętrza tego niedostępnego miejsca. Są one bowiem umieszczone przy samym skraju klifu od strony oceanu i widać je wyłącznie z pokładów statków znajdujących się na pełnym morzu. Wreszcie, spragniony owych osobliwości, pozbawiony typowych dla mieszkańców Kingsport zahamowań i charakteryzującego letników lenistwa, Olney podjął przerażającą decyzję. Pomimo konserwatywnego wychowania, lub może z jego powodu, albowiem monotonia życia rodzi pewną tęsknotę za nieznanym, złożył solenną przysięgę, że wespnie się na zakazaną północną ścianę klifu i odwiedzi niesamowicie stary, szary dom na skraju niebios. Dość wiarygodnie jego racjonalne ja wnioskowało, iż budynek musiał być zamieszkiwany przez ludzi, którzy docierali doń z głębi lądu, wzdłuż mniej stromego pasma gór, rozciągającego się nad ujściem rzeki Miskatonic. Prawdopodobnie wszystkie rzeczy, których potrzebowali, kupowali w Arkham. Musieli wiedzieć, że w Kingsport za nimi nie przepadano, lub być może nie byli w stanie zejść do Kingsport ze względu na stromizmę i surowość południowego zbocza.
Olni przeszedł wzdłuż niższych skał aż do miejsca, gdzie ogromny pionowy klif wzbijał się na spotkanie niebios i nabrał pewności, że po spadzistym południowym stoku nie mogła wspiąć się ani zejść żadna ludzka istota. Od wschodu i północy góra wznosiła się pionowo na wiele tysięcy stóp ponad spienione fale. Tak więc pozostawała jedynie strona zachodnia, w głębi lądu, od strony Arkham. Wczesnym sierpniowym rankiem Thomas Olney wybrał się na poszukiwanie ścieżki, która mogła doprowadzić go na szczyt tej niedostępnej turni. Wygodnymi, mało uczęszczanymi dróżkami podążał na północny zachód, minął staw Hoppera i starą ceglaną prochownię, skąd pastwiska pieły się coraz bardziej stromo ku łańcuchowi gór nad ujściem Miskatonic, ukazując wspaniałą panoramę białych, georgiańskich wież Arkham w oddali i rozległej połaci łąk po drugiej stronie rzeki. Odnalazł tu cienistą drogę do Arkham, ale nie natrafił na ścieżkę, która prowadziłaby ku brzegowi. Strome brzegi przy ujściu rzeki zajmowały rozległe lasy i pola, które sprawiały wrażenie nietkniętych ludzką ręką. Nie dostrzegł kamiennego murka ani choćby jednej zbłąkanej krowy, a jedynie wysokie trawy, olbrzymie drzewa i gęste kępy wrzosu, które mogli już widzieć pierwsi Indianie. Kiedy piął się wolno ku wschodowi, coraz wyżej i wyżej, ponad ujściem rzeki i zarazem bliżej morza, w miarę jak droga stawała się trudniejsza, począł zastanawiać się, jak mieszkańcy owego niepokojącego domu mogli utrzymywać kontakt z zewnętrznym światem i czy często odwiedzali targowisko w Arkham. Naraz drzewa przerzedziły się i daleko w dole, po prawej, ujrzał wzgórza oraz prastare dachy i wieżyce Kingsport. Z tej wysokości nawet Central Hill wydawało się maleńkie. Starożytny cmentarz zaś przy szpitalu kongregacji, pod którym, jak krążyły plotki, znajdowały się jakieś przerażające pieczary czy jaskinie, był prawie niewidoczny. Teren przed nim był z rzadka porośnięty trawą i kępami jeżyn, za nimi zaś wznosiła się naga skała turni i cienka iglica przeraźliwego, szarego domu. Masyw stał się wyższy, a Olneyowi aż zakręciło się w głowie, gdy uświadomił sobie, iż był sam, tak wysoko, że nieomal mógł dosięgnąć nieba. Na południe od niego znajdowała się stroma skalna ściana opadająca do Kingsport, na północy zaś pionowy, niemal milowej wysokości klif sięgający ujścia rzeki. Nagle, tuż przed nim, otworzyła się ogromna przepaść szerokości 10 stóp i musiał opuścić się na rękach i zeskoczyć na ukośne, nierówne podłoże, a następnie wspiąć się po niebezpiecznych i niepewnych występach w przeciwległej ścianie rozpadliny. A więc to była droga, którą pokonywali mieszkańcy domu na granicy pomiędzy niebem a ziemią? Kiedy wygramolił się ze szczeliny, wokoło już poczęła gromadzić się poranna mgła. Niemniej wyraźnie widział w oddali wysoki, bluźnierczy dom na szczycie góry. Ściany szare jak skała i wysoki, spadzisty dach rysujący się wyraźnie i dumnie pośród mlecznej bieli gęstych morskich mgieł. Zauważył, że od tej strony w ścianie nie było drzwi, a jedynie dwoje żebrowanych małych okien o okrągłych ołowiowych szybkach, tak typowych dla XVII-wiecznego stylu. Otaczały go chmury i chaos. W dole nie było nic prócz jednolitej, bezkresnej bieli. Był sam, zagubiony pośród niebios.
towarzystwie osobliwego, nader dziwnego domu. A kiedy obszedł budynek od frontu i zobaczył ścianę zlewającą się z pionową ścianą klifu, zdał sobie sprawę, że do jedynych wąskich drzwi można było się dostać wyłącznie z powietrza. Wtedy poczuł lęk, odległe muśnięcie zgrozy, której przyczyny nie był w stanie dokładnie określić. Wydało mu się również dziwne, że gąty, tak mocno nadżarte przez robactwo, nie obróciły się do tej pory w proch, ani że cegły, spękane i zmurszałe, wciąż tworzyły stojący pionowo komin. Kiedy mgły zgęstniały, Olni podkradł się do okien, po kolei od północy, zachodu i południa, i spróbował je otworzyć, lecz wszystkie były zamknięte na głucho. W głębi serca ucieszył się, gdyż im bardziej przyglądał się temu domowi, tym mniejszą miał ochotę, by wejść do środka. Nagle usłyszał jakiś dźwięk i mimowolnie zastygł w bezruchu. Rozległ się grzechot zamka i szczęk zasuwy i długie, przeciągłe skrzypnięcie, jakby powoli, ostrożnie uchylały się ciężkie drzwi. Dźwięk dochodził od strony oceanu, tej, której nie widział, jakby na wysokości kilku tysięcy stóp nad falami, pośród tonącego w oparach mgieł nieba, otwarło się wąskie wejście. Potem z wnętrza domu dobiegło ciężkie, rozważne stąpanie i Olni usłyszał odgłos otwieranych okien, najpierw od strony północnej, naprzeciw niego, a potem od zachodu, tuż za rogiem. Następne będą okna południowe, pod ogromnym, niskim okapem dachu, gdzie się obecnie znajdował, i należy stwierdzić, iż Olni poczuł się nader niezręcznie, uświadomiwszy sobie, że z jednej strony miał obmierzły dom, z drugiej zaś bezdenną, jak się wydawało, przepaść. Kiedy usłyszał odgłosy gmerania przy kwaterowym oknie, ponownie podkradł się do zachodniej ściany i przywarł plecami do muru. Nie ulegało wątpliwości, że gospodarz wrócił do domu, nie nadszedł jednak od strony lądu. Nie przyleciał również balonem ani aeroplanem. Kroki znów się rozległy, a Olni podkradł się do północnej ściany. Zanim jednak zdążył znaleźć w pionowej skale oparcie dla stóp, usłyszał miękki odgłos i zrozumiał, że musiał zostać zauważony przez gospodarza. Z zachodniego okna wychylała się olbrzymia, okolona czarną brodą twarz, której oczy lśniły wspomnieniami rzeczy nieznanych żadnemu innemu śmiertelnikowi. Głos był jednak łagodny i typowy dla ludzi, których życie przepojone jest pasją ciągłego zdobywania wiedzy, to też Olni nie zadrżał, kiedy ogorzała dłoń wyciągnęła się ku niemu, by pomóc mu wejść przez okno do niskiego pokoju wyłożonego czarną dębiną i ozdobionego meblami w stylu Tudorów. Mężczyzna miał na sobie bardzo stare odzienie i roztaczał nieuchwytną aurę dalekich morskich podróży i snów o wielkomasztowych galeonach. Mały pokój wydawał się zielony w delikatnym, wodnistym świetle. Olni zauważył, że okna od wschodniej strony, o matowych, grubych szybkach jak denka starych butelek, nie były otwarte, lecz zamknięte na głucho. Po drugiej stronie kłębiły się opary mlecznego eteru. Brodaty gospodarz wydawał się młody, niemniej jego oczy i spojrzenie świadczyły, że musiał zgłębić liczne starsze tajemnice, a z opowieści o cudownych, prastarych rzeczach, którymi się dzielił, można było wywnioskować, że mieszkańcy miasteczka mieli rację,
twierdząc, iż z dawien dawna komunikował się z morskimi mgłami i niebieskimi chmurami, że był tu, zanim jeszcze u stóp tej góry powstała osada, której mieszkańcy od pokoleń byli świadkami jego milczącej, pustelniczej obecności na odludnym szczycie wyniosłej turni. Dzień przemijał, a Olni słuchał opowieści z odległych miejsc i zamierzchłych czasów. Dowiedział się, jak ludy Atlantydy walczyły z oślizgłymi bluźnierstwami, które wypełzły ze szczelin w dnie oceanu, i jak zbłąkane statki od czasu do czasu dostrzegają błyski porośniętej chwastami, ozdobionej wyniosłymi kolumnadami świątyni Posejdona, a dzięki temu widokowi ich kapitanowie uświadamiają sobie, że zmylili kurs. Przypomniane zostały również czasy tytanów, choć gospodarz wyraźnie wahał się, opowiadając o mrocznym, pierwszym wieku chaosu przed narodzinami bogów, czy nawet starszych istot, kiedy inni bogowie przybywali, by tańczyć na szczycie Hatek Kla, na kamienistej pustyni niedaleko Ultaru za rzeką Skaj. W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi. Do tych prastarych drzwi z nabijanego ćwiekami dębu, za którymi rozciągała się jedynie otchłań białych chmur. Olni drgnął, zaniepokojony, ale brodacz dał mu znak, by się nie ruszał, i na palcach podkradł się ku drzwiom, by wyjrzeć przez maleńki Judasz. To, co ujrzał, najwyraźniej nie przypadło mu do gustu, bo przyłożył palce do ust i stąpając cicho przeszedł przez pokój, pozamykał starannie wszystkie okna i powrócił na starą ławę, by przysiąść obok swego gościa. Zaraz potem Olni dostrzegł za przezroczystymi szybkami małych ołowianych okien przesuwający się szybko osobliwy czarny kształt, który okrążył dom wokoło i wkrótce potem zniknął. Czuł zadowolenie, że jego gospodarz nie odpowiedział na pukanie. W wielkiej otchłani istnieją bowiem dziwne istoty, a wędrowiec musi bardzo uważać, by nie rozdrażnić bądź nie napotkać tych niewłaściwych. Niebawem cienie zaczęły uzurpować sobie coraz większą przestrzeń. Najpierw wąskie i ukradkowe, kładące się pod stołem. Następnie śmielsze, zajmujące kąty pod obitymi dębową boazerią ścianami. Brodacz począł wykonywać enigmatyczne, modlitewne gesty i zapalił wysokie świece umieszczone w osobliwie wygiętych, mosiężnych lichtarzach. Często zerkał na drzwi, jakby oczekiwał czyjejś wizyty, aż w końcu na jego spojrzenie odpowiedziało ostre stukanie w charakterystyczny sposób, który miał być zapewne jakimś bardzo starym, sekretnym kodem. Tym razem nawet nie spojrzał przez Judasza, lecz uniósł wielki drewniany skobel, odciągnął zasuwę i otworzył ciężkie drzwi na oścież, ukazując kłębiące się za nimi mgły i mrugające gwiazdy. I wtedy, przy wtórze dziwnej melodii, do pokoju napłynęły z głębin wszelkie sny i wspomnienia wielkich, którzy zeszli na dno oceanów. Pośród skłębionych wodorostów zakwitły złote płomienie, a Olni, oszołomiony i zdumiony, mimowolnie oddał im cześć. Był tam Neptun, dzierżący trójząb, zwinne i chyże Trytony, fantastyczne Nereidy. Na grzbietach delfinów zaś balansowała ogromna, karbowana muszla, w której zasiadał pierwotny Nodens, pan wielkiej otchłani. Konchy Trytonów zagrały osobliwie, a Nereidy wydały dziwne dźwięki, uderzając w groteskowe, rezonujące muszle nieznanych mieszkańców czarnych, podmorskich jaskiń.
Wówczas sędziwy Nodens wyciągnął pomarszczoną dłoń i pomógł Olnejowi oraz gospodarzowi wsiąść do olbrzymich muszli, na co kąchy i gongi rozbrzmiały dzikim, przeraźliwym łoskotem. Później zaś ten bajeczny pociąg pomknął w bezmiar eteru, przy wtórze hałasu, który wkrótce utonął pośród huku gromów. Przez całą noc mieszkańcy Kingsport obserwowali strzelistą górę, kiedy tylko było ją widać poprzez mgły i szalejącą burzę. A gdy nad ranem światło w małych okienkach zgasło, poczęli szeptać o zgrozie i nieszczęściu. Dzieci Olneya i jego gruba żona modliły się do łaskawego i dobrotliwego Boga Baptystów i miały nadzieję, że wędrowiec pożyczy skądś parasol i kalosze, chyba że do rana przestanie padać. Wreszcie nastał świt, kończąc paskudną ulewę i wyciskając z morskich fal opary mgieł, pośród białego eteru zaś rozległo się znajome, posępne brzmienie dzwonków boi. W południe, gdy nad oceanem przetoczył się ryk syren, od strony góry powrócił do Kingsport Olney, suchy i rześki, z oczyma przepełnionymi widokiem odległych, bajecznych miejsc. Nie pamiętał, o czym śnił w dziwnym, wysokim domu należącym do wciąż bezimiennego pustelnika, ani jak udało mu się zejść po stromej ścianie klifu, której nigdy dotąd nie pokonał żaden śmiertelnik. Nie rozmawiał o tym, czego doświadczył, z nikim, z wyjątkiem przerażającego starucha, który później mamrotał nader dziwne rzeczy w swoją długą, siwą brodę. Gotów był przysiąc, że człowiek, który zszedł ze szczytu góry, nie był w zupełności tym samym mężczyzną, który się na nią wspinał i że gdzieś pod owym szarym, stromym dachem lub w bezkresnych oparach owych złowieszczych białych mgieł pozostała na zawsze zagubiona dusza tego, który nazywał się Thomas Olney. Od tej pory, jak zawsze, przez całe lata swego długiego i nudnego, pełnego trudów i mozołu życia, filozof pracuje, je, sypia i bez jednego choćby słowa skargi wypełnia wszystkie powinności prawego obywatela. Nie tęskni już za magią odległych wzgórz, ani nie wzdycha za tajemnicami, które niczym zielone rafy wyzierają z bezdennej morskiej otchłani. Nie smuci się odtąd monotonią swoich dni, a uporządkowane, rzeczowe myśli i logika zaspokajają stępiony głód jego wyobraźni. Jego gruba żona przybiera na wadze jeszcze bardziej, a dzieci dorastają, stając się bardziej prozaiczne, znudzone i zajmują się pracą. Na ustach mężczyzny, zawsze kiedy tylko nadarzy się okazja, wykwita uśmieszek dumy. W jego spojrzeniu nie ma już jednak niezaspokojonych pragnień i jeżeli kiedykolwiek nasłuchuje, pragnąc wychwycić posępne brzmienie dzwonków boi albo wycie syren mgielnych, to tylko nocami, kiedy nawiedzają go sny z przeszłości. Nigdy już nie odwiedza Kingsport, jego rodzina bowiem nie lubi tamtych starych domów i ulewnych deszczów. Obecnie mają ładny bungalow w Bristol Highlands, gdzie nie ma sięgających nieba kamiennych wieżyc, a sąsiedzi są miastowi i nowocześni. Ale w Kingsport krążą osobliwe historie. I nawet przerażający staruch przyznaje się do rzeczy, które jego dziadek skrzętnie przemilczał. Teraz bowiem, kiedy z północy wieje porywisty wiatr, omiatając zuchwale wysoki, stary dom, stanowiący jedność z niebiańskim firmamentem, złamana zostaje w końcu owa złowieszcza, groźna cisza, która do tej pory była odwieczną plagą wszystkich mieszkańców Kingsport.
Starzy ludzie mówią, że słychać dobiegające stamtąd przyjemne głosy, śpiewy i śmiech zawierające w sobie iście nieziemską radość i niemal szeptem dodają, że światła bijące z maleńkich okien zakazanej chaty są wieczorami znacznie jaśniejsze niż dotychczas. Powiadają również, że ta świetlista aurora częściej nawiedza to miejsce, rozjaśniając niebo od północy silnym, błękitnym blaskiem, zawierającym w sobie wizję skutych lodem światów, podczas gdy strzelista skała i wysoki dom na szczycie turni odcinają się czarno i osobliwie na tle tych nadnaturalnych złóż. Ponadto mgły o świcie są gęstsze, a marynarze nie są już do końca przekonani, czy wszystkie rozlegające się wśród skłębionych oparów dźwięki dzwonów pochodzą z boi wznoszących się posępnie na niewidocznych falach. Najgorszy wszakże w tym wypadku jest zanik starych lęków w sercach młodych mieszkańców Kingsport, którzy dorastając, słyszą nocami, jak wiatr niesie ze sobą ciche, odległe dźwięki. Są gotowi przysiąc, że żadne zło ani ból nie mogą zamieszkać w domu na szczycie wysokiej skały. W tych nowych głosach bowiem wyraźnie słychać radość, a oprócz niej dźwięczny, krystaliczny śmiech i muzykę. Nie wiedzą, jakie historie mogą przynieść na ten zakazany szczyt mgły podnoszące się z morskiej toni, ale pragną wydobyć choć cień informacji o gospodarzach. Starzy obawiają się, że któregoś dnia młodzi jeden po drugim zaczną szukać drogi na ten niedostępny szczyt na niebie i poznają sekrety wieków ukryte pod stromym, spadzistym dachem domu, stanowiącego fragment skał, gwiazd i pradawnych lęków Kingsport. Nie mają wątpliwości, że ci odważni młodzieńcy powrócą, lecz możliwe jest, że ich oczy utracą dawny blask, a z serc znikną wszelkie pragnienia i marzenia. Starzy nie chcą, by niezwykłe Kingsport ze swymi stromymi alejkami i archaicznymi topolami w miarę upływu lat zmieniło się w osadę monotonii i duchowego rozkładu, podczas gdy głosy, ów tryskający śmiechem chór rozbrzmiewający wśród nieznanego i przerażającego przestworu, gdzie mgły i sny o mgłach odpoczywają w drodze z dna oceanu ku niebiosom, coraz bardziej miałyby przybierać na sile. Nie pragną, by dusze młodych opuściły domowe ogniska i przytulne zakątki tawern starego Kingsport. Nie chcą, by śpiewy i śmiechy rozlegające się wewnątrz dziwnego, wysokiego domu wśród mgieł stały się głośniejsze. Skoro bowiem jeden głos przywiódł z nad morza tak gęste opary mgieł i jaskrawe północne zorze, perorują starzy, kolejne ściągną ich jeszcze więcej, aż być może któregoś razu starsi bogowie, o których istnieniu wspomina się jedynie szeptem, by nie usłyszał tego pastor kongregacji, powrócą z głębin i z nieznanego Kadat na skutym lodem pustkowiu, by zadomowić się na szczycie owego złego, zakazanego klifu, skąd tak blisko do łagodnych wzgórz i dolin zamieszkanych przez prostych, statecznych rybaków. Nie pragną tego, albowiem cisi, zwykli ludzie nie dążą do spotkania z istotami nie z tego świata, a poza tym przerażający staruch często przypomina fragment opowieści Olneya o stukaniu, które tak bardzo przeraziło samotnego mieszkańca posępnego domu, i o czarnym, wścibskim i natarczywym kształcie, który dostrzegł wśród białych oparów przez półprzezroczyste, okrągłe, ołowiowe okna. O rzeczach tych wszakże mogą decydować jedynie starsze istoty, a jak do tej pory poranne mgły wciąż podnosząc się z morza,
opływają samotną, stromą skałę, na szczycie której wznosi się stary dom, mieszkańców którego nikt nigdy nie widział, lecz w którym każdego wieczoru, kiedy wiatry z północy poczynają snuć opowieści o niezwykłych biesiadach, zapalają się ukradkowe światła. Mgła, biała i eteryczna, podnosi się z głębin, zmierzając na spotkanie swych braci, chmur, pełna marzeń o podwodnych pastwiskach i jaskiniach lewiatanów. Kiedy groty Trytonów wypełnią się historiami, konchy w starych, zarośniętych wodorostami miastach wygrywają mroczne, dzikie melodie zasłyszane od starszych istot, z głębin raźno unosi się ku niebiosom gęsta, nabrzmiała opowieściami mgła. Kingsport zaś, usadowiony na mniejszych skałach, poniżej tego przerażającego, strzelistego wartownika z kamienia, patrząc na ocean, postrzega jedynie mistyczną biel, jakby brzeg klifu był zarazem skrajem świata, a pośród eterycznego, mlecznego bezmiaru raz po raz pobrzękują posępne dzwonki boi. Jeśli chcesz, aby odcinki pojawiały się regularnie, możesz wesprzeć profil Strefy Cieni na Patronite lub YouTube. Link do Patronite można znaleźć w opisie każdego odcinka. Z góry dziękuję. Konieczne jest też oczywiście wspomnienie o tych, którzy już się na to zdecydowali i są to Bartosz Ostrowski, Pan Lemak, Dawid i Seweryn Pankiewicz. To dla Was i dzięki Wam. Dziękuję każdemu, kto wsparł mnie na którejkolwiek z możliwych do tego platform. Fajnie, że jesteście. Do usłyszenia.